Hejka kochani, witam Was bardzo serdecznie w nowym vlogmasie. Dzisiaj mamy wtorek, czyli Wy będziecie widzieli to w środę. Wczoraj był poniedziałek, ale nic nie nagrywałam dla Was, nawet nie otworzyłam kalendarzy adwentowych, ponieważ jak widzieliście na ostatnim vlogmasie, zabrałam Was na jarmark świąteczny i na ciężarówkę Coca-Coli, tylko że niestety pogoda mi kompletnie nie chciała w tym pomóc i niestety okropnie padało. I tak przemokłam strasznie przez dwa dni, że niestety, ale zaczęło mnie coraz bardziej rozkładać, źle się czułam i wczoraj najzwyczajniej w świecie zrobiłam sobie dzień wolnego, dzień urlopu. Mianowicie była ciepła herbatka, wyleżenie się, kompletny odpoczynek, kompletne naładowanie baterii i myślę, że było mi to naprawdę bardzo, bardzo potrzebne, ponieważ dzisiaj czuję się już troszeczkę lepiej. Jeżeli macie ochotę, to zróbcie sobie pauzę i zapraszam z herbatką albo z kawką, ponieważ otworzymy kalendarze. Oraz powiem Wam, czym kierować się przy wyborze golarki męskiej, ponieważ jest to rzecz, którą często kupujemy jako prezent dla naszych bliskich mężczyzn. Także taka mała podpowiedź z mojej strony i ze strony mojego partnera, także też Wam powiem o tym później w filmiku. Także kochani, zapraszam z kawką albo z herbatką i zabieramy się za vlogmas! Kochani, i zaczniemy sobie od kalendarzy adwentowych. Wczoraj nie otwierałam kalendarza, więc dzisiaj musimy go otworzyć. Czyli otwieramy, słuchajcie, 17 i 18. Oba pudełeczka mam już przygotowane i zaczynamy od 17 i zobaczmy, co 17 kryje, jeżeli chodzi o kalendarz Debenhams. I mamy tutaj, słuchajcie, kochani, odżywkę do włosów i z tego co widzę, to jest to chyba taka do spryskiwania, tylko jak ja mam to otworzyć? Słuchajcie, no jest tak zamknięte, że o, udało się. Tak, jest to odżywka, którą nakładamy poprzez pryskanie, ale ona mi się tutaj odkręciła, zobaczymy zapach. Taki zapach, słuchajcie, ciężki do określenia to jest. I to jest odżywka do włosów, która daje jak gdyby wygładzenie włosów przez cały dzień, gładkość i taką miękkość. I teraz otworzymy 18, czyli dzisiejszy dzień i zobaczmy, co na dzisiejszy dzień mi przyszykowano. I tutaj mamy kolejny cleanser, tym razem z firmy Murad i jest to Age Reform, czyli jakiś, przypuszczam, że przeciwstarzeniowy. Kompletnie żadnego zapachu to nie ma. 30 ml, także na pewno chętnie przetestuję. No i teraz przechodzimy, kochani, do Look Fantastic i zobaczmy, gdzie tu mamy 17 i 18. Jest 17, jest tutaj, wyjmuję, i 18 jest tutaj. Zaczynamy sobie od 17. Zobaczmy, co tu jest. Oj. Kolejne papierowe robaczki i coś małego. I tutaj mamy, kochani, rozświetlające serum. Jest to serum do twarzy, tak. Aplikować rano i wieczorem przed położeniem kremu nawilżającego i ma to 10 ml, czyli bardzo, bardzo malutko. Zobaczcie, jaka jest duża tubka. Natomiast ja pod światło, ponieważ mam lampę rozstawioną, widzę, że produktu w środku jest tyle, dokładnie, słuchajcie. I pudełeczko numer 18. O, tutaj mam jakąś większą tubkę. Tu mamy Ultra Repair Cream. Intensywne nawilżanie dla bardzo suchej skóry. Aplikuje się ten krem na, od głowy do stóp, wszędzie tam, gdzie sucha skóra potrzebuje takiego bardzo silnego nawilżenia. Bardzo przyjemny. Taki w rozmarowywaniu. Nie zostawia tłustej warstwy. Taki delikatny, mam wrażenie, że też lekko ziołowy zapach. No taki produkt się przyda i mamy tutaj 56,7 g. Także cztery fajne produkty. Kochani, łyk herbatki. I tak jak Wam wspomniałam, trochę o golarkach męskich. Myślę, że może to niektórym troszeczkę rozjaśnić tą sytuację, bo powiem Wam szczerze, że ja kupowałam golarkę dla swojego partnera 2 lata temu bodajże i szukałam informacji i zastanawiałam się, która będzie lepsza. Maszynki są rotacyjne i maszynki są foliowe. To jest taki główny podział. Jeżeli mówimy o maszynkach rotacyjnych, to tutaj wiodącą firmą jest oczywiście
Philips. Jeżeli mówimy o maszynkach foliowych, to tutaj wiodącą firmą jest Braun. Oprócz tego te maszynki mają tam nawsadzanych różnych gadżetów i jakieś soniczne wibracje i jakieś tam ostrza tytanowe, takie, siakie i owakie. Więc to są już wszystko jak gdyby dodatki, które musicie sobie sami wybrać i które musicie sobie same poprzeglądać, jeżeli chcecie zrobić prezent. Natomiast taką pierwszą rzeczą, bo przy tym też nie wiedziałam, rotacyjna, foliowa, co jest lepsze, jak to wybrać i właśnie na tym chcę się skupić. Jeżeli chodzi o rotacyjne maszynki, czyli maszynki Philipsa, to są maszynki, których używamy również ruchem rotacyjnym i ruchem okrężnym, więc mężczyzna, goląc się, będzie robił w ten sposób ruchy takich kółek wykonywał. Natomiast jeżeli chodzi o maszynki foliowe i ja mam tu maszynkę foliową mojego partnera, to goli się w ten sposób, czyli to jest taki bardzo naturalny ruch, który wykonuje się przy zwykłych golarkach, gdzie są właśnie te żyletki i gdzie golimy się normalnymi ręcznymi maszynkami. Te są bardziej właśnie taki, mają naturalny ruch. Jeżeli chodzi o maszynki rotacyjne i maszynki foliowe, myślę, że jedne i drugie bardzo dobrze się sprawdzają. Z tym, że maszynki rotacyjne, czyli te Philipsa, które używamy okrężnym ruchem, bardziej się sprawdzają u mężczyzn, którzy mają bardziej okrągłą buzię i bardziej pełne te rysy. Natomiast myślę, że maszynki foliowe bardziej sprawdzają się u mężczyzn, którzy mają te rysy twarzy i twarz bardziej szczupłą, bardziej kościstą, kanciastą, zwał jak zwał. I to mówił mój partner, że goląc się maszynką rotacyjną, jest ciężko dotrzeć tutaj, w tą okolicę, gdzie oni mają brodę, tutaj pod usta, żeby dobrze tą część ogolić i nie zahaczać usta czy o coś. Tutaj te kwestie koło nosa również lepiej, też jest ciężko ogolić maszynką rotacyjną. Wiem, że tu gdzieś mi tłumaczył pod szyją, w momencie kiedy jest to, mój partner jest oczywiście osobą szczupłą, więc on ma szczupłą buzię, to wtedy tutaj pod tymi kośćmi też jest pod szczęką mniej wygodnie golić się maszynką rotacyjną, ze względu na kanty, no tak to mówiąc łopatologicznie. Natomiast jeżeli chodzi o maszynkę foliową, w momencie kiedy tak się golimy, on sobie spokojnie może tutaj, wiecie, dotrzeć w te okolice, może spokojnie dotrzeć tutaj, może gdzieś tutaj właśnie przy tym, tutaj pod tymi kośćmi szczęki, na spokojnie wszystko zrobić. I dla osób bardziej szczupłych poleca się ogólnie, ale mój partner również poleca maszynki foliowe, ponieważ jest po prostu to łatwiejsze. Chociaż poleca te maszynki ogólnie dla osób, które i tak dla osób, które tu chcą gdzieś podocierać, wydaje mi się, że te maszynki foliowe w tym kształcie i w tym sposobie działania są znacznie lepsze. Tutaj ja Wam pokażę na przykładzie tej maszynki. Braun ma bardzo fajnie to rozwiązane, ponieważ oczywiście wszystkie te części tu się ruszają, ale to są jak gdyby dwie rolki, które stną zarost. Ale w środku jeszcze jest część jakby z trymerem, która tutaj część się zbiera, tutaj docina i tutaj jeszcze jak gdyby wygładza w momencie, kiedy ta maszynka idzie po twarzy. Także uwierzcie mi, mój partner ma bardzo twardy zarost, ma ciemny zarost, ponieważ jest brunetem i do tego wszystkiego niestety ma ten kłopot, że ma bardzo delikatną skórę, więc każde golenie, kiedy musi gdzieś tam bardziej, powodowało u niego okrutne podrażnienia, po prostu okropne podrażnienia. I mój partner ma właśnie ten zarost, gdzie nawet jak jest zgolony, to pod skórą widać ten cień jak gdyby zarostu. I mój partner kiedyś używał maszynki Philipsa, która była rotacyjna i on narzekał, więc w momencie, kiedy ja chciałam mu kupić maszynkę, zastanawiałam się, czy zainwestować po prostu w jakiś nowszy model golarki Philipsa, bo być może po prostu tamta golarka była, nie wiem, jakiś starszy model, było to coś gorszego i tak dalej,
czy zdecydować się na maszynkę foliową. I po rozmowie z kilkoma mężczyznami na jakimś forum się dopytywałam, doszłam do wniosku, że najlepszym wyjściem będzie golarka foliowa właśnie Browna, która była mi bardzo polecana przez mężczyzn, ponieważ właśnie będzie mógł bardziej dokładnie się ogolić, to jest po pierwsze. Po drugie rzeczywiście, że te maszynki bardzo dobrze zbierają wszystko i buzia jest gładka. I muszę przyznać, że w momencie, kiedy pierwszy raz się ogolił tą golarką, to ja byłam w kompletnym szoku, ponieważ jak ja dotknęłam jego buzi, to ona była gładziusieńka, jak się mówi, jak pupa niemowlaka, ale myślę, że to było jeszcze gładsze, jeszcze delikatniejsze. Nie było żadnych włosków wystających, nic się tam nie pojawiało, no po prostu super, super miła twarz. On takiego rezultatu nie uzyskiwał chyba nawet maszynką taką zwykłą do golenia, bo po prostu nie mógł aż tak mocno, że tak powiem, i dokładnie się ogolić zwykłą maszynką, ponieważ miał tak silne podrażnienia skóry. Przy tej maszynce on przestał mieć jakiekolwiek podrażnienia skóry, jest super elegancko, dokładnie ogolony, jak mu się chce ogolić, bo jak widzieliście w ostatnim filmiku, oczywiście był zarośnięty, bo stwierdził, że jak jest weekend, to się nie musi golić. Nie skomentuję. W każdym bądź razie, maszynka jest genialna. Ja Wam powiem, że ja użyłam tej maszynki kiedyś na części swojej nogi. I ta maszynka jest genialna również dla kobiet. Goli, słuchajcie, super, super blisko i dokładnie ścina wszystkie włoski właśnie przez tą część środkową. Ta część w środku jest dosyć ważna i ona powoduje, że dokładnie wszystko się zbiera bliziutko przy skórze, nic nie zostaje, także to jest ważne. Ale wiadomo, to decyzja należy do Was. To jest maszynka, którą mój partner ma, to jest Brown serii 3 i to jest 3040S, czyli właśnie maszynka, która jest i na sucho, i na mokro. I ona tutaj ma jeszcze wyciągany trymer. I pamiętajcie, moje kochane, że kupując maszynkę, warto jest pamiętać, żeby maszynka miała trymer, ponieważ wiecie, tu gdzieś baczki przyciąć, czy właśnie jak jest dłuższy zarost, żeby sobie wyrównać tutaj linię brody, czy cokolwiek, to taki trymer jest bardzo przydatny i on tego trymera używa systematycznie. I zauważyłam, że też dla niego było ważne, to on się cieszył, że ten trymer jest jak gdyby przy maszynce i po prostu się składa, a nie, że musi wymieniać głowicę, czy coś tam dołączać, odłączać i tak dalej. Czyli jest to bardzo wygodne, bo wszystko ma w jednym ręku, ciach, ciach i już. Maszynka sprawdza się u niego bardzo fajnie, jest z niej bardzo zadowolony i ma ją, kochani, 2 lata. I przez 2 lata głowica nie była wymieniana, pomimo że głowica powinna być wymieniana raz na pół roku, czy raz na rok, wiecie co, że ja już teraz nie pamiętam. Ale przez 2 lata głowica nie była wymieniona, on cały czas jej używa i cały czas świetnie go goli, także pod tym względem jestem ja zadowolona, bo ma rzecz, która się sprawdza u niego, on jest zadowolony, bo również to się u niego sprawdza. Ja nawet się zastanawiałam, czy nie kupić mu nowej golarki i z nim rozmawiałam, ale stwierdził, że po co, skoro ta dobrze działa i on nie chce innej. Także jego decyzja. Te golarki, to jest jedna z tańszych wersji golarek Browna, ponieważ ja nie chciałam od razu rzucać się na głęboką wodę i kupować nie wiadomo jak drogiej tej golarki, no bo nie wiedziałam, czy on będzie z niej zadowolony. Ale te golarki Browna występują również z jakimiś sonicznymi drganiami. Mają na przykład więcej tych foliowych części. Są też takie, w których można zablokować tą część foliową, aby właśnie dobrze się tu koło nosa czy w tej partii dogalać. Także takie też są. Są też z jakimiś pojemniczkami, które czyszczą dobrze tą część. Rodzajów tych golarek jest mnóstwo. Różne są serie, tam jest chyba 9 serii, to jest serii 3, a chyba jest 9 serii, chyba tej 9 serii, czy 7 serii, wiecie co, że już nawet nie pamiętam. Właśnie są z drganiami sonicznymi, które mają jeszcze lepiej dogalać, chociaż no ciężko mi powiedzieć, mój partner tego nie ma, ja też nigdy czegoś takiego nie używałam, ale ta dogala świetnie, także jeżeli tamta ma jeszcze lepiej golić, no to ja już sama nie wiem. Także naprawdę te są bardzo fajne i rozmawiałam też z moim znajomym, zanim chciałam Wam zrobić ten filmik i kilka słów Wam na ten temat powiedzieć. I on ma maszynkę rotacyjną i on stwierdził, że ta maszynka się u niego całkiem nieźle sprawdza, aczkolwiek on się woli ogolić zwykłą maszynką, taką wiecie, no taką najzwyklejszą maszynką, dlatego że on się może wtedy ogolić dokładniej. Czyli mam wrażenie, że
jednak przez ten ruch, zwłaszcza przy szczupu jej twarzy i przez tą rotacyjność i przez to, że niestety to wszędzie nie dojdzie tak idealnie dokładnie, chyba panowie mają wrażenie, że jednak nie są na tyle dokładnie ogoleni. Wydaje mi się, że tutaj też wchodzi w grę oczywiście kształt twarzy, wchodzi oczywiście też kwestia zarostu. Wiadomo, że osobie i mężczyźnie, który ma większy zarost, będzie łatwiej się ogolić każdą golarką niż mężczyźnie, który ma twardy zarost, ma tendencję do podrażnień. Ale jeżeli wasz mężczyzna ma tendencję do podrażnień i twardy, mocny zarost, to myślę, że sprawdzi się na bank właśnie bardziej golarka elektryczna niż zwykła maszynka, dlatego że wtedy nie będzie takich podrażnień na skórze. I ja na pewno i mój partner możemy polecić tą maszynkę. Znaczy on poleca ją ze względu na to, że ją używa, a ja ją polecam ze względu na to, że widzę, jaki jest tego rezultat, że dotykając go widzę, jak ma delikatną skórę, że jest bardzo dobrze ogolony, że nie ma podrażnień. Także oboje możemy tą polecić golarkę. To jest jedna z tańszych golarek, ale myślę, że jest naprawdę warta. Ona kosztuje około 50 funtów bodajże, o ile się nie mylę w tym momencie, czyli ile? Około 250 zł gdzieś. Także myślę, że to jest naprawdę świetna cena i świetna jakość. Tak jak mówię, warto się zastanowić, czy chcecie golarkę foliową, czy chcecie w golarkę rotacyjną, ponieważ jest trochę jest inny ten typ golenia. Jeżeli wasz mężczyzna używał do tej pory maszynek tych jednorazowych, więc jego ręka jest przyzwyczajona do golenia się w ten sposób bądź w ten sposób i ta maszynka pozwoli również wykonywać ten ruch. Także decyzja należy do was. Dajcie mi znać w ogóle, czy wasi panowie używają golarek elektrycznych, czy wolą jednak zwykłe maszynki. Ja nie chcę, żeby ktoś pomyślał, że mówię, że maszynki Philipsa są złe, bo na pewno nie są. Nie osiągną by takiego sukcesu, już gdyby były. Po prostu mówię, że mojemu partnerowi bardziej służy golarka foliowa Brauna. I jak rozmawiałam z panami na na Facebooku, na jakimś forum i jeszcze gdzieś, na jakiejś grupie i chyba na jakimś forum, to znaczna większość polecała właśnie golarki Brauna. Oczywiście przeróżnych serii, ale polecali golarki Brauna. Także zawsze możecie również zasięgnąć opinii panów na jakimś portalu, ale myślę, że to jest bardzo dobry zakup i ja myślę, że to jest bardzo dobry prezent dla każdego mężczyzny. No kochani, ja się z wami będę już teraz żegnać, nie zawracam wam dłużej głowy. Mam nadzieję, że również jutro mnie odwiedzicie, odezwijcie się w komentarzach, to jest zawsze bardzo miłe i bardzo mobilizujące. Oczywiście pamiętajcie o kciuku, bo ostatnio wiele z was zapomina o tych kciukach, a one też są ważne. Sprawdźcie, kochane, również ilość, czy dalej subskrybujecie mój kanał, ponieważ ostatnie czystki na YouTube spowodowały, że i mnie usunięto ileś kanałów, które ja oglądałam i musiałam je subskrybować jeszcze raz i ode mnie zabrano troszkę widzów, troszkę, ponad 30 osób, ale tego już w ogóle nie będę komentować, może w innym filmiku. Także sprawdzajcie. Ja znikam. Życzę wam miłego, super dnia. Odezwijcie się w komentarzach. Przesyłam moc buziaków i do zobaczenia już niedługo.